Widz totalnie zniszczył mnie tymi flagami. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie o godzinie 16, ale na start zaczniemy od czegoś bardzo prostego. Państwo Europy na każdą literę. No to widzowie, tak dosłownie w sekundę powinienem to zrobić. Andora, Belgia, Czechy. Wy też koniecznie róbcie ze mną, wszystkie quizy macie w opisie. Tutaj jeżeli nie będziecie mieli maksa, to będę zawiedziony. Estonia, tutaj w sumie mogłem to zrobić na czas. Grecja, Holandia musi się łapać. Izrael chciałem wpisać. Indie. Nie, Indie też nie będą. Polskę sobie od razu wpiszę, bo Polska czemu nie? Fajny kraj. Norwegia, żeby Niemiec nie pisać. A czekajcie, bo się zatrzymałem. Na literę I w Europie. Italia. No dobra, Kosowo na pewno musi złapać. Litwa. Łotwa też jedyny kraj. Macedonia chociażby niech będzie. Rosja, Szwecja, Ukraina, Watykan i Watykan. To jest państwo, tutaj ziomek nie wpisał Watykanu, a powinien, także Michi, musisz to naprawić koniecznie. Na literkę I w każdym... A, Irlandia, bęk, także mamy full, ale to było bardzo proste. No i tutaj już pierwsze wyzwanie, nazwij pasujące państwo na każdą literę alfabetu. Bardzo mało czasu, także tutaj nie dają nam szans. Które leży w Europie, no to już wiemy, że Andora, które leży w Ameryce, Bermudy to nie państwo oficjalne, więc leży w Brazylia. W Ameryce Południowej, które jest śródlądowe na C, Czechy, które leży nad Morzem Karaibskim, Dominikana chociażby, albo Dominika, które nie leży w Afryce na E, Etiopia od razu do głowy im przyszła, Ekwador, którego co najmniej 20% populacji to Hindusi, na F, dobra, dalej, w którym żyją dzikie słonie, Gabon, które leży w Ameryce Środkowej, Honduras, którego flaga nie zawiera koloru pomarańczowego. Od razu Indie miałem w głowie. Izrael. Którego flaga... A zawiera kolor! Dobra, to Indie. Które uzyskało swoją nazwę dzięki rzece. Jordania. Tak, tak, nie wiem czego Japonię wpisałem. Którego nazwa kończy się na Stan, Kirgistan, Kazachstan. Które nie leży w Europie. Laos. Którego stolica leży nad Morzem Bałtyckim. Łotwa, który jest monarchią. Nie, Mongolia nie jest monarchią. No to... Dobra, dalej. Nie, Meksyk też nie jest w życiu monarchią. Gdzie? Po co ja piszę Meksyk? Już tak wszystkie na M, jakie mi przyszły do głowy, wpisałem. Mbabane chciałem wpisać. Dobra, nic. Którego nazwa ma dokładnie dwa słowa? Nowa Zelandia. Ty, bo mało czasu. Które istnieje? Oman, który jest państwem wyspiarskim. Portugalia ma swoje wyspy, ale nie jest państwem wyspiarskim. Na P. Portoryko nie jest państwem. Palau? Które leży nad morzem, Rosja, które nie było członkiem ONZ w 90. Sudan Południowy, no nie był, które ma półksiężyc na swojej fladze, Turcja, które nie ma koloru niebieskiego na swojej fladze, Uzbekistan ma, to Vanuatu już od razu wpiszę, które graniczy z dokładnie jednym państwem, Wielka Brytania, które wydrukowało banknot o wartości biliona, Zimbabwe i ich olbrzymia inflacja, które nie ma koloru niebieskiego w swojej fladze na U, Uganda, dobra, który jest monarchią na M i którego co najmniej 20% populacji to Hindusi, no Francja nie, Finlandia, Fidżi, tak szukam byle jakich państw na F, no Indie, Bangladesz, o kurde. No dobra, które jest monarchią na M? Macedonia to nie... Malta? Nie no, gdzie? Malta nie jest. Nie wiem. Mozambik jakiś? Nie, Mozambik nie jest. Ciężkie. Może Mauretania, ale nie, no bo to są wszystkie te afrykańskie, to nie. Bo już zgubiłem rytm. No dobra, tutaj już głupio strzelałem, ale... Fidżi? Naprawdę na Fidżi 20% populacji to Hindusi? No bo pomyślałem o Fidżi, ale nie widziałem, że aż tyle. Który jest monarchią? Maroko! Monako! O właśnie, Monako mi chodziło. Zapomniałem, Malezja. Maroko też proste. O Malezji jakoś nie pomyślałem. A Monako, ojojoj. No dobra, średni wynik to 16, mój 22, więc lipy nie ma. Mogę wpisać tu Fidżi, ale jakoś nie pomyślałem, że tam tyle Hindusów. Pięć pierwszych alfabetycznie państw z każdego kontynentu. Wydaje się to być ciekawe, ale też nie jakieś giga ciężkie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Angola. I teraz tak, Algieria jest jeszcze na A. Benin się łapie, łapie się. Czad.
O, Czad się nie łapie, no to Burkina Faso się łapie i Botswana pewnie. Dobra, mamy całą Afrykę, Europa, Andora, Anglia nie będzie, więc Belgia musi się łapać, łapie się. Austria na pewno, tak jest. Jeszcze jest jedno na A. No bo Czechy już się nie złapią się, czyli coś jeszcze jest na literkę B, Białoruś, o, mam. Ale Europa na A. Andora, Algieria, Austria... Algieria w Europie. Czego nic nie mam w głowie? Literka A. Europa. Kamil. Europa A. Dobra, dalej. Oceania, Australia, Fidżi się złapie, okej. Okay. Tuvalu, już nie, na Al-Nauru, Palau, nie, Palau jest niżej. Kiribati, Samoa, nie, Samoa nie będzie, Tuvalu, Nauru, Palau, Samoa, Wyspy Marszala, Nowa Zelandia chyba po prostu, nie, Nowa Zelandia też już jest za wysoko. Kurde, może się przeceniłem, Butan, o, Butan się nie łapie w Azji na przykład, Ciekawe, jakże się Butan nie łapie. Jak Butan się nie łapie, to musi być coś... W ogóle jakieś wszystkie państwa na A, jakie mam w głowie. Algieria pisałem. Armenia. Australia po prostu już. A nie, już Australię pisałem. Ej, to miało być prostsze. A Bahamy. Barbados. Brazylia. Argentyna. Benin. A nie, już tutaj pisałem całą Afrykę. By Ameryka Północna, Barbados, Baha, Antigua i Barbuda, tak, może coś na ceno, Curaçao nie liczy się, nie jest takim państwem, Chiny się łapią w Azji, nie łapią się, no nie, no jak Butan się nie łapie, to nie może i to, Bangladesz może już się złapać na końcu jakoś, nie ma Bangladeszu, Armenia, czyli wszystko musi być na A, no bo Bangladesz jest BA. Choroba, no Birma też już nie może być. Co, jakie są państwa na A? Filipiny, tutaj, Afganistan, na pewno, Azerbejdżan. Afganistan, Azerbejdżan, Arabia Saudyjska, Jemen, Oman, Arabia, tutaj Katar, Zjednoczone Emiraty, Izrael, Syria, Palestyna, Jordania. Irak, Iran, Pakistan, Indie, Nepal, Butan, Chiny, Mongolia, Rosja, Kazachstan. O kurde, no nie widzę żadnego. Antigu, Almaty to miasto w Kazachstanie. O kurcze, słabo. Ale czy Ameryka Południowa, no Jezus, wpisz już to po prostu. Chile musi być, Peru nie będzie, Gujana też się już nie łapie, więc Kolumbia nie może być, Ekwador. Pewnie będzie i jeszcze Boliwia. Nie wiem, dlaczego nie wpisałem od razu. A ta Europa na A! Czekaj, no bo Europa to wstyd. Że szybko nie wiem. Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Austria, Węgry, Grecja, Macedonia, Kosowo, Serbia, Albania. No dobra, nara. Bo Europie jakby nie uzupełnił, byłby zły na siebie. A chyba, że nie Bangladesz. No jest jeszcze coś na B zaczynającego się jest ten? Kurde! Nie poszło mi tak dobrze, jak myślałem. Tak szczerze, spodziewałem się więcej ze swojej strony. Średni wynik to 16,26, więc wiadomo. Mikronezja, okej. Okay. Bahrajn, czyli jednak na B jeszcze było państwo. Ciężkie. Beliza i Dominika, okej. Okay. Ale ten Bahrajn był ciężki, bo trzeba było tutaj skumać nieźle. No ale spoko, jakoś tam poszło. Quiz o flagach dla Geomexa. Ten quiz jest zrobiony dla youtubera, jakim jest Geomex. Podobno wszystkie te flagi mają coś wspólnego z danym państwem, także bardzo mnie to ciekawi. No dobra, spróbujmy. Wiem, że pierwsza jest prosta, bo to oczywiście flaga związana z Niemcami. Tutaj będzie Egipt, bo to kiedyś widziałem. Kanada, Fidżi. Wielka Brytania, nie, tutaj te zamorskie terytoria, Tuvalu, o proszę. Australia, jest Australia, Nowa Zelandia tutaj, nie. Co tutaj jest, widzicie to? Trochę widzicie, ale słabo. To wygląda, czekajcie, jak Uganda, czy Uganda jest dawną kolonią Wielkiej Brytanii? Uganda, jest to Uganda, nice. A to? Pierwsze widzę. Argentyna tutaj.
Nie Argentyna, był Urugwaj. Peru? Peru, ale to ciężkie. Republika Helwetyka to prościzna. Szwajcaria oczywiście. Chile? Ojej, to wygląda jak flaga stanu Teksas albo Chile. No, wygląda totalnie jak flaga stanowa. Panama? Nie wiem. Co to za szachownica? Nie wiem, Hikaru Nakamura? Nie mam pojęcia, co to jest za flaga. Dobra, lećmy dalej. Po prostu Ukraina? To byłoby logiczne, ale no to byłoby za proste. Rosja? Białoruś? Ja cię kręcę. Co to jest? Co to jest? Jaja sobie zrobiłeś. Przecież tu nic nie ma. Nie, dobra, zatrzymuję czas, bo to jest ciężkie. Nie wiem. Beskitu, coś jest związanego z tą flagą? Nie wiem, Rosja to. Nie. Naddniestrze. Mołdawia może. Ukraina? Nie mam pojęcia. Panama. Panama tutaj. A nie, czekaj, ja Panama tu chciałem wpisać. A to co? A tu jest nawet napisane Panama, okej. Okay. A ja tu chciałem wpisać Panama. To tutaj Chile? Kolumbia. Albo Ekwador. Dobra, Ekwador. Syria. Irak. Iran. Egipt. Nie no. Jordania? Nie, Jordania raczej nie. Ale ciężkie, masakra. A to co to jest? Nie gadajcie, że to coś ma wspólnego z jakimś państwem. To chyba Chiny. Widziałem kiedyś. I to jest Grecja, bo... albo Estonia. Estonia, też to kiedyś widziałem. Libertad o muerte. Wiecie co, widziałem tą flagę kiedyś. To jest na pewno Libertad, wolność. Na fladze San Marino obecnej też jest. Tonga? Nie, Malta. To jest Warszawa. Polska. Nie no, Polska nie ma... To jest flaga Warszawy. Powinno zaliczać. Warszawa. Czego to nie jest flaga Warszawy? Zimbabwe to oczywiście proste, bo jest ten charakterystyczny symbol. To wygląda jak flaga Jugosławii. Mam póki co 14-32. To może być Portugalia. Kiedyś widziałem coś podobnego. Nie jest to Portugalia. A Kosowo? Albo Serbia? Nie, no co to jest w ogóle za jakiś wymysł? Oto... Ty, 14-32, ja nie mam nawet połowy, widzowie. Tak być nie może. Czechy? Nie. Co to jest? Albo to. Jak to nie jest flaga Ukrainy? Każda z tych flag miała coś wspólnego z danym państwem. USA? Czekajcie, Stany Zjednoczone może wpiszę, bo te gwiazdy mi przypominają strasznie, ale nie są to Stany. No to jest flaga Warszawy, to jest kłamstwo. Nie wiem, no Holandia? Nie, no to wygląda jak Jugosławia, no ale Jugosławia tu nie może być, bo już nie istnieje. Libertad o muerte. Język hiszpański, a to? Ej, ale tragedia. Napiszcie koniecznie w komentarzu, ile wy tu zrobiliście punktów. Ja naprawdę jestem, kurde, w głębokim szoku. A Tajlandia nie miała kiedyś jakiejś takiej zbejtowanej flagi i z jednym kolorem? Miała! O! Tajlandia! Ale nie wiem, jak ja sobie to przypomniałem, szczerze. O, ale fart. Ale ciężki. To? Jakiś krajku? Ty, no muszę się poddać. Czego to wygląda jak flaga Malty? I nie jest to Malta. Tonga? Nie, Tongę pisałem już. Pisałem i to nie była Tonga. Dobra, poddaję się! Fatalnie mi poszło, ale nie mam pojęcia. Go. 15-32. To nawet nie jest połowa. Średni wynik to 5. Co my tutaj mamy? Kostaryka. Mongolia? Maroko? Portugalia? What? Madagaskar to jest. Kongo. Kuba. O, Kuba to mogłem znaleźć. Zgadnąć. Jemen. Tunezja i Wenezuela tak wyglądały. Urugwaj. Fidżi to było, Polinezja Francuska, Włochy, Liechtenstein, Kuwait. Masakra, ale to był ciężki i wymagający quiz. Rzeczywiście, to była flaga Tunezji aż do roku 1831. A ta flaga jest rzeczywiście związana z Madagaskarem i to jest flaga ludu Merino, zamieszkująca w większości właśnie ten kraj. Szczerze, zawalisty pomysł, ale bardzo ciężki. Dzięki za dziś, za łapki w górę, suby, do usłyszenia w kolejnym odcinku.